się nie podlegli, ale byliśmy okupowani przez najeźdźców i ze wschodniej strony. W roku 1945 tą niepodległość uzyskaliśmy, co prawda nie tak w pełni, bo w pełni dopiero w roku 1979 roku, ale taka wspólna jest piękną historią Polski i musimy się cieszyć z tego, że właśnie żyjemy dzisiaj w tak pięknym kraju, w tak pięknych okolicznościach. Mamy pokój, mamy demokrację, mamy wolność, możemy uczyć się, możemy spokojnie pracować, budować swoje domy, swoje rodziny i za to powinniśmy być wdzięczni. Między innymi tutaj tym Państwu, którzy się w pierwszym i drugim rzędzie, naszym wspaniałym komandantom. Niektórzy z Państwa pewnie jeszcze, znaczy większość z Was pamięta te lata wojny.